Dnia 10 stycznia 2017 roku zebraliśmy się wraz z członkami naszego nowego stowarzyszenia Aktywna Gmina Łagiewniki w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w celu przekazania gadżetów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkamy się tutaj z członkami sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i chcemy w ten sposób zaingerować naszą działalność charytatywną i na rzecz naszego społeczeństwa i na rzecz naszej lokalnej społeczności w gminie Łagiewniki. Działalność stowarzyszenia będzie się opierać nie tylko na pomocy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, tylko będziemy skupiać się na pomaganiu i szukaniu i rozwiązywaniu problemów naszej lokalnej społeczności, wszystkich sołectw, jak i całej gminy Łagiewniki. Dziękuję bardzo serdecznie dla aktywnej gminy Łagiewniki, dla stowarzyszenia, dla pani Krystyny Najdy, która nam dosyć sporo rzeczy tutaj zorganizowała na 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas finału 25. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łagiewnikach będziemy organizowali w sobotę wielkoorkiestrowy turniej koszykówki w gimnazjum w Łagiewnikach w hali sportowej. A natomiast w niedzielę 70 wolontariuszy ruszy po gminie Łagiewniki i będzie kwestować na rzecz 25. finału, gdzie zbieramy na pediatrię i na godną opiekę dla seniorów. Rozpoczynamy o godzinie 16 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Łagiewnika, gdzie będzie pokaz zumby, będą małe dzieci na początku tańczyły, później będzie występ przedszkola, będą następnie grupa taneczna, licytacje Justyna Czop oraz zespół Konkret.